Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w grze Age of Wonders 4. Kontynuujemy sobie naszą rozgrywkę z live'a. I cóż my tutaj mamy? Mamy oczywiście nasz świat, który w zasadzie jego historia, tak jak tam wymyśliłem, powiedzmy, że potężna bitwa czarnoksiężniczków rozerwała ten świat na dwoje. Mamy świat, gdzie jest przeodzielony lawą. Na górze, na dole wygląda na to też. Zaczynamy rasą podziemną, kretoludzie, która no właściwie została zaproponowana, znaczy wybrana przez widzów na live'ie. Mieliśmy do wyboru albo magów, albo właśnie takich bardzo odpornych, ocalałych z tej apokalipsy, która dotknęła świat. Świat ma bardzo dużo istot magicznych, ma takie modyfikatory tutaj włączone. Może nie będę tutaj jakby tracił czasu na omawianie, możecie sobie wrócić do streama, oglądnąć ten pierwszy odcinek. Natomiast teraz cóż, teraz wydaje mi się, że musimy w tym odcinku to obowiązowisko zbójców sobie ogarnąć, dlatego że ono będzie nam co pewien czas, znaczy na razie jeszcze jest uśpione, będzie nam produkowało jakieś wrogie jednostki koło naszego miasta, no to nie jest dobrze zostawić. Czekamy chyba tylko jeszcze na jakąś produkcję jednostek. Nie, w zasadzie żeśmy wszystko wyprodukowali, więc możemy zacząć spokojnie tutaj ogarniać sprawy. Tylko tak, właśnie budujemy ratusz. Natomiast co następne moglibyśmy budować? Ratusz. Mamy zbudowane leśnika jednego, natomiast instytut, co byśmy chcieli w ogóle podciągnąć? Na pewno by się przydało, no właściwie nie wiem, ratusz 3, ale to trzeba byłoby mieć 10 populacji. Tego już nie przyspieszałem, bo czekać do 5 populacji to byśmy musieli troszeczkę długo czekać, a ratusz drugiego poziomu odblokowywuje nam, zdaje się, jak dobrze pamiętam, a może źle coś pamiętam, wydawało mi się, że dodatkowe tutaj jednostki nam to odblokowywało, ale może mi się coś pomyliło. Może to zbrojownia była dopiero. Nie mam, no właśnie nie wiem. Wydawało mi się, że to ratusz miał ten drugiego poziomu. Konstrukcje miejskie, specjalne ulepszenia, produkcja i złoto będzie większa. No trudno mi powiedzieć. Ok. Na pewno mana by się nam też przydało więcej. Kowal daje produkcję, złoto. Sprzedawca daje kasę pewnie. Tawerna daje, odblokowuje łaźnie. To na razie nie potrzebujemy, ale byśmy może spróbowali może drugiego leśnika zrobić tak, żeby trochę szybciej się nasze miasto rozwijało, zwłaszcza, że mamy na razie jedno miasto podziemne. Tylko zobaczmy, w którym miejscu tego leśnika można byłoby zrobić. Tutaj mamy kamieniołom. Kamieniołowy my bym chciał sobie zostawić. Tutaj możemy zrobić, aha, tu jest tylko gospodarstwo. Leśnika możemy tylko tutaj robić, zdaje się. W tym miejscu. Ale co tracimy? Tu mamy złoże żelaza, czyli w zasadzie kosztem kamieniołomu, ale dobra, zróbmy tutaj leśnika drugiego. To przyspieszy nam w tym momencie rozwój miasta, a to też jest dobre. Mamy kolejne tutaj drzewko do wyboru. Pytanie, wykopaliska, no to mamy, te mamy odblokowane, tutaj mamy skupienie dyplomatyczne też odblokowane. Co tu nowego było? Tutaj mamy pacyfikacja, podbicie miasta, kumulujące relacje. Na razie byśmy nie wydawali tego imperium, aczkolwiek teoretycznie moglibyśmy na coś, tylko że nie mamy co. Wspólna granica, ulepszenie prowincji, stabilność, to też nie potrzebowaliśmy. Posterunki, to byśmy mogli wziąć. Dlatego, że planowałbym zrobić właśnie posterunek, jako później go przykształcimy w drugie miasto. Zwłaszcza, że możemy mieć 3 miasta, więc najwyższy czas zacząć coś robić. Może to jest trochę wcześnie, ale możemy wydać troszeczkę, żeby nie zapomnieć tych punktów imperium, żeby nie zapomnieć zupełnie o tym. Natomiast wy, panowie, nie, ja nie chciałem ciebie tam dawać. Okej, dobra, armia Łysego idzie tu. Najwyższy czas, ty dołączasz gdzieś wokół.
Natomiast ciebie w zasadzie, czy ty tu dotrzesz w jakiś na czas? No, teoretycznie raz, dwa, trzy, no byłaby szansa. Niepotrzebnie go tam ruszyłem, bo chciałbym mieć maksymalną tutaj liczbę jednostek do tej walki. To nie będzie jakaś trudna bitwa, wydaje mi się. O rany, zwiastun nieszczęścia. Naprawdę. A jak wiadomo, nieszczęścia chodzą parami. Wejdź w kontakt. Poradzono sobie ze strażnikami. Załamany członek rady, sprytne ziemniaki. Sprytne ziemniaki to oczywiście jest nasza nazwa naszej rasy, tych kretoludzi. Natomiast, no one trochę bobry niektóre przypominają, widzę. No ale dobra, niech to będą kretoludzie. Złe wieści. Moi zwiadowcy wypatrzyli armię przymierzającą nasze ziemię. Nasi przodkowie snuli legendy o tych stworzeniach, nazywając ich zwiastunami śmierci, których widok zapewnia 77 lat nieszczęścia. Musisz ich stąd natychmiast wypędzić, zanim wybuchną zamieszki w miastach. Sprytne ziemniaki wpadną w panikę, gdy zobaczą. No, te armie. Musisz ich pozbyć i to szybko. Czyli mamy co? Punkty stosunków rasowych. Zapewnia stosunki rasowe gwarantowaną nagrodę, że wszystkie posiadane miasta tej rasy otrzymają tymczasową premię do stabilności. Wolne miasta otrzymają punkty do relacji. Tu nie wiadomo jest jakaś tajemnicza premia. No dobra, możemy przyjąć. Oświećcie się. Wy sprytne ziemniaki musicie wyrzec się swoich niedorzecznych przekonań. Tracą 17 punktów stabilności, to bym nie chciał, ale za to wiedzę byśmy zyskali. Dobra, możemy spokojnie ich tutaj, strażników, ogarnąć. Tylko gdzie oni są? Tam są. Te, a oni się ruszają? Te... Nie, to chciałem. Oni są ruchomą czy stacjonarną armią? Wydaje mi się, że to jest... A, to są te takie oczka. Strażnik. Magowie bitewni. No, zastanawiam się, czy najpierw nie rozgromić tego, a później tam pójdziemy. Tak bym zrobił. Bo nie ma co się wracać. Ty jeszcze jesteś o jedno w stanie tutaj podejść. Jakie tu mamy szanse? Bezpieczna bitwa. No to możemy w tym momencie tych zbójców tutaj ogarnąć. Oczywiście miałem sobie coś pograć offline, poćwiczyć troszeczkę, zapoznać się bardziej z grą przed nagrywaniem dalej tutaj tej naszej kampanii, ale stwierdziłem, no szczerze mówiąc, jak mam grać, to mogę od razu nagrywać tą naszą kampanię. Najwyżej szybko ją zakończymy, jak popełnię jakieś kardynalne błędy. Dobra, więc nagrywam. No dobrze. Więc to jest moja, można powiedzieć, no nie wiem, na streamie była dwugodzinny stream, no to trzecia godzina gry. Okej, dobra, co my tu mamy? Gargulca to już znamy, to jest poziom drugi jednostek i oni mają jednostka rażąca, czyli specjalizująca się w zakłóceniu linii wroga. Ojej. Korzysta z szarży, ma, kontruje jednostki tarczowe, może być skontrowana przez jednostki z bronią drzewcową. Czyli trzeba byłoby wiedzieć, no nie wiem czy my mamy z drzewcową, ale tutaj nie widzimy jeszcze. Niesiące światło, poziom drugi. Naprawdę? To taki jakiś jakby robak magiczny. Magia, magowie bitewni. O, czyli ich trzeba byłoby wziąć jakby na walkę wręcz. Mają ataki magiczne, mają przekształcenie, podstawowe nałożenie, kontrola umysłu, o kurcze, i lojalność. No dobra. Minus 4 wrażliwości na zarazę, minus 4 wrażliwości na magię chyba, czy jakoś tak. Od mrozu, no dobrze. Okej, no ale na razie nie mamy za wiele tutaj różnych jednostek specjalizowanych. Astralny ognik to jest pierwszy poziom, to pociski takie ogólne. Dobra. Więc tak. A tu mamy w ogóle jakieś takie umocnienia. Ja bym zrobił, jak daleko oni tutaj dochodzą? Oni dochodzą dotąd, więc ja bym się wystawił tu. Tu
Dlatego, że nasze jednostki z kolei uzyskują bonusy w momencie, kiedy stoją koło siebie. Mogłem to odwrotnie zrobić, tego dać tu, ale ten tutaj też by nie doszedł. Tutaj jak mamy obronny mur tarcz, to daje plus 2 do obrony i rozszerza strefę kontroli. Wszystkie przylegające jednostki sojusznicze zyskują 3 punkty obrony, więc dobrze jest jakby grupować nasze jednostki tutaj ze sobą. A mam jeszcze trzecią jednostkę, okej. Okay. No ale ty to musisz już iść tutaj, kolego. Teraz tak, łuczników oczywiście w drugiej linii bym tutaj wystawił. O, na przykład gdzieś tu za tymi umocnieniami. Wy możecie iść tak samo tutaj. To jest jednostka wsparcia, więc nie wiem, na razie możesz iść tutaj. Ewentualnie tego będziesz później wspierać. A nasz bohater może iść tu. No i dobra. Zakończ turę. Tak. Okej. Okay. Gargulce są troszkę takie ten, bo oni mają ten naciek cios z szarżą. 20% punktów za przebycze pole do 3. No właśnie, czyli oni mogą o 60%. Raz, dwa, trzy, czyli tak naprawdę atakując teraz nas tutaj, dobrze byłoby się ewentualnie ciutkę cofnąć, tak mi się wydaje, bo oni będą mieć duże bonusy, ale z kolei ci podejdą i będą nas atakować. Więc ja nie wiem, czy my nie powinniśmy ich atakować, tutaj przejąć w tym miejscu. Tak mi się wydaje, że to nie byłby głupi pomysł, bo wtedy skracamy dystans, nie dajemy im robić szarży. Wy możecie spróbować ich zajść z tej strony. Co prawda... A wy możecie spróbować zajść z tej strony. Teraz tak. Wy jako wsparcie... Kurczę, najlepiej byłoby jakby... No nie wiem, jednej jednostce możemy tylko dać wsparcie, więc niewiele. Łucznicy mogą coś zrobić sensownego. 30% tylko mają. Tu mają 70%. Tu mają 70%. Ja boję się, że oni, że gargulce bardzo lubią przeskakiwać, że tak powiem, i atakować tak troszkę. No właśnie, zrywać. Chociaż nie, bo tutaj jak odejdą na przykład tutaj, będą mieć atak odwetowy. Przejdą tutaj, będą mieć bardzo dużo ataków odwetowych. Więc moim zdaniem dostaną troszkę w ciry, jakby chcieli zaatakować tutaj jednostki. Jest szansa, że zaatakują nam, ale łuczników, ale wydaje mi się, że no, że jest też szansa, że my tymi łucznikami 50% zrobimy im dużo złego. Wy możecie tutaj podejść. No i teraz tak, zobaczmy 70% strzał z kuszy, to dawać. Bardzo ładnie. Moglibyśmy też wzmacniającą, a leczenie nie, można by jeszcze ich tak trochę, cyk, ograniczyć. Jak mamy ten czar, mamy tutaj tych punktów trochę, to dlaczego ich nie poharatać troszeczkę? Tu albo byśmy dali wsparcie. Nie, oni będą mieć i tak wsparcie jakieś, może. 50% magiczny wybuch. 12%, ale 30% szans. Tym trzeba byłoby dać wsparcie tak naprawdę. Dobra. Tu mamy większe szanse, no ale i tak było draśnięcie, okej. Okay. Co ty masz tutaj? A możesz 90% szans na otrzymanie drwiny, jednostka, która aktywuje tryb obronny. A drwina daje... Jest poza kontrolą, będzie atakować tylko tą jednostkę. No to też jest dobry sposób, żeby gargulce nie zerwały, że tak powiem tutaj, tej walki, nie zaatakowały łuczników. To jednocześnie wejdziemy w tryb obronny, bo wiele im nie zrobimy w tym momencie,
ataku, a jeszcze większy odwyt dostaniemy, więc można by tą drwiną. Właśnie, mur tarcz. A, jeszcze mamy ciebie, łysego drudzianą krzywę. Bardzo dobrze. No to ty masz jeden tylko strzał. Strzał z kuszy. Strzał z kuszy. A, tu jeszcze jest jakaś jednostka. Ale ona jest i tak daleko, więc... Możemy ich tutaj... Wszyscy... Tu nie aktywowaliśmy, za daleko poszliśmy? Nie, możemy aktywować tryb obronny. I cyk. A, łuczników, kontrolę umysłów zrobił. O kurde. Rozdarta odporność, zaraz, zaraz. O kurcze, zaatakował nas w tej turze. Przejęli nam jednostkę, ale numer. A ten zerwał jednak te więzy. To dlaczego? Miał drwinę nałożoną. To dlaczego on nie został... A, bo było 90% szans. Okej. Okay. Czyli nie udało mu się tej drwiny prawdopodobnie zrobić. Okej, okay, no to teraz mamy problem, bo nam przejęli tych. Więc trzeba byłoby tych gości, niosąc jego światło, przekształcenie. 60% kontrola umysłu. Kontrola umysłu daje na ile tur? Nie, całkowicie. Okej, okay, czyli... Jakie tu mamy szanse? Walka wręcz razy dwa. No musimy tych tutaj ogarnąć. Nie ma bola. Jak najszybciej. Zakładam, że wtedy się traci kontrolę umysłu. Bardzo dobrze. Tu jeszcze jakieś debuffy były dla tych. Ja sobie tak patrzę w tym momencie. Rozdarta odporność. Rozdarta odporność. To ci zadają te statusy rozdarta odporność? Co oni tutaj mają? Duchowe pociski. Strzela magicznym pociskiem. Magia. No właśnie nie wiem, co tą rozdartą odporność spowodowało. Niebianin. Chyba, że to ci, te ogniki zrobiły tutaj kuku nam. Pociski kosmosu, rozdarta odporność. Okej, okay, dobra. No to tamtych też trzeba będzie ogarnąć, ale najpierw bym tych ogarnął, dlatego że tutaj mamy duże szanse, żeby go rozwalić. Czy tych będziemy w stanie załatwić? Tych załatwimy bez problemu. Tu bym się zastanowił, żeby z tej strony ich nie zaatakować, bo to jest oskrzydlenie. Bardzo dobrze. Czy ty jesteś w stanie tego gościa... Strzelaj w nich. Mogłem tego użyć. Zapomniałem o tym. Ty w zasadzie możesz tutaj tych zaatakować. Też mamy oskrzydlenie. Przydasz się na coś. Ty nie możesz użyć, kurczę, tego by trzeba było załatwić. Chciałbym tego załatwić. 30% szans. Jeżeli podejdziesz tutaj, masz 90% szans. Bardzo dobrze, odzyskaliśmy łuczników. Szans. No, lepiej nie będzie niż 50%. Ale i tak jest nieźle. Ty w zasadzie możesz tego ubić. Szybkie dźgnięcie i do widzenia. W zasadzie moglibyśmy rzucić jeszcze coś tam, ale nie wiem, czy jest sens. 30 punktów obrażeń. A może zrzućmy. Bardzo dobrze.
Czyli jedna rzecz załatwiona. 61 tych, szata odporności. Ojej, co to jest? Nie masz tutaj czegoś takiego. Jeden punkt odporności, dwa punkty na stany. Stany, negatywne efekty stanu będą miały wpływ. Okej, odporność na magię. Niefizyczne, no właśnie. Dobra, czyli tych wyeliminowaliśmy. Tu jeszcze jest coś do wzięcia, ale to później. Więc następna rzecz, jaką powinniśmy zrobić, to tamten quest. Ty... W zasadzie wracasz. Produkcja. Okej. Co dalej? Blanki łuczników, ale to jest obrona, konstrukcje miejsce. Instytut Wiedzy Tajemnej, to troszeczkę szybciej będziemy wiedzę zdobywać, czyli badania, jakby odpowiednich badań naukowych. Tu będziemy mieć więcej many. Ciekaw jestem, czy tu zwiększamy punkty czarowania na mapie świata, czy w walce, to by się przydało. Ratusz Wieża Kuźni. Co to jest za bastion? Jednostka tarczowa. A my nie odblokowaliśmy sobie czegoś? Odblokowaliśmy, tylko jakoś tak nie widziałem. Mamy hala, poziom drugi, mamy już odblokowane jednostki, więc będziemy mogli się tym zająć. Kolczatki to jest pewnie obrona. Sprzedawca to jest produkcja. Wieża czarownika, poziom 1. Dwa punkty zasięgu. Przychody Imperium, no to można by zrobić. Tego się nie da przyspieszyć. I to w tej turze zrobimy tak naprawdę. Pierwszego poziomu, bo będziemy mieć troszeczkę większy przychód Imperium, to też się przyda. A i teraz możemy pierwszego poziomu możemy zrobić cele. Bohaterowie w więzieniu zapewnia dwa punkty za turę, mogą zostać nawróceni. Albo krypty. Bohaterowie w krypcie, okej. Okay. Specjalne ulepszenia, główny kamieniołom. Produkcja złoto, kwatery robotnicze, produkcja złoto. Specjalne ulepszenie prowincji. Zmienia ona istniejące ulepszenia do efektów zwiększone przychody, efekty armii, bla bla bla. Okej, okay. To może sobie zrobimy później. Zastanawiam się, to jest wspomagane, wielki młyn, więc moglibyśmy rzeczywiście zrobić, żeby szybciej się rozwijało miasto, tak jak był pierwotny plan. I co? I mamy pewnie kolejną rzecz tutaj. Więc ja bym, tam chyba kamieniołomy były potrzebne do czegoś, to by nam złoże żelaza. Moglibyśmy jakiś kamieniołom na przykład zrobić jeden i drugi później. Władca zdobył nowy poziom. No, czyli nasz łysy druciana grzywa. Mamy punkt umiejętności. No i teraz tak, możemy tutaj rozdać to albo na sztukę wojenną, to są różne jakby bonusy do ataku, do magii bitewnej, albo do wsparcia jednostek. W związku z czym zobaczmy, co mamy do wsparcia. Dostrzeżalność, widzi niewidzialne zakamuflowane, doświadczony przywódca, dwa punkty doświadczenia co turę. No to było dobre, bo wtedy jednostki nasze będą szybciej awansować, a to też jest jakby fajnie tutaj zrobione z tego, co widzę, bo jak sobie weźmiemy na przykład taką jednostkę strażnik kuźni, to można było, gdzie tu jest jednostka tarczowa, nie to, poziom weteran, no właśnie. Mamy tak, żołnierz to jest zwerbowany, weteran plus 4 punkty HP, elitarna plus 4 punkty HP, medal obronny, champion plus 4 punkty i legendarny medal, jakaś mężna obrona. Ale wiem, że niektóre, na przykład pająki mają tak, że się zmieniają w jakieś tam pajęczyce czy coś w tym stylu, które mogą w trakcie bitwy na przykład produkować nowe pająki i tak dalej. No, nasze jednostki pewnie nie, ale im więcej on będą miały doświadczenia, poziom pierwszy, te już mają poziom też pierwszy. Weteran. A czemu ten ma brązowy? Poziom pierwszy żołnierz. Poziom pierwszy. Weteran. Okej, dobra. No będą awansować. Więc się zastanawiałem, czy nie zrobić tutaj właśnie, gdzie tu są te awanse naszego pana. Gdzieś mi ten ekran jakby zniknął. Tu jest. No właśnie. Więc można by iść zobaczyć jakiś doświadczony przywódca. Przywrócenie.
leczy, zyskuje regenerację, ale leczy wszystkich? Wigor, no to pewnie ma HP większe. Zobaczmy, co jeszcze możemy mieć. Przywoływacz błyskawic to kosztuje 3 punkty ruchu. Odporność 1. Kunszt magii. Kanałowa moc. To raczej do ataków magicznych, to nie bardzo. Walka plus 1. On raczej walczy w, no, kuszą. Podtrzymanie. Podtrzymanie to chyba mamy. Obsydianowa broń. Podstawowe ataki wręcz i fizyczne, dystansowe zyskują podstawowe 60% szans na nałożenie statusu krwawienie. Możemy wziąć większą obronę. Albo możemy wziąć bieg. 8 punktów ruchu. Co to jest poślizg? Ta jednostka nie uruchamia ataków okazyjnych. No to jest fajne. Nie jest zatrzymywana przez strefę kontrolu wrogów, bystrość, ignoruje wpływ efektu terenu. No to jest ciekawy, no, w tym momencie ten. Nie wiem, a ucznictwo 2 co wymaga? A, dopiero trzeba... ja bym ucznictwo tutaj może odblokował. Więc weźmy sobie ten bieg. To jest ciekawe moim zdaniem. Bieg na tym, na dziku. No dobra. Jest piątek 13, bo dzień 13. Ty jesteś co? Ty jesteś tym zwiadowcą. Ja bym tutaj poszedł, bo tu mamy coś do odkrycia. Więc równie dobrze możemy to... Brakuje mi przełączania tabem tego jednostek. Prawie zanim tam dotrzemy, to się podleczymy. I tu jeszcze gdzieś była jedna jednostka. Właśnie, wy się możecie tutaj wystawić. Mamy czar kamienna skóra. Wzmacniający. To się zawsze przyda. Co tu mamy? Badania wiedzy tajemnej. Kruczy towarzysz. To są dla zwiadowców bardziej. Bardzo szybki ruch. Na jednostki zwiadowcze. Runa przemysłu. Wzmocnienie, zwiększa ich obronę, gdy odnoszą obrażenia. Poziom umiejętności 3. Może byśmy to zrobili, runa przemysłu. Poziom umiejętności 3, zaklęcie jednostki, czyli konkretnej grupy twoich jednostek, gdy jest aktywne. Czyli można by zwiększyć jeszcze obronę troszeczkę naszych. To jest poziom 3. Weźmy to, niech się to w tym momencie bada. Aha, tu mamy czasowe, 29 tur na to, okej. Ale 29 tur to jest, ojejku, to jest bardzo długo. Okej, dobra, ty bierzesz to, bieraj to. 44 wiedzy i wracamy. No mógłbyś jeszcze wykopać to tutaj, ale boję się, że czasami to z takiego jakieś wyskakują pająki czy coś tam, więc trzeba uważać. Teraz tak. A, no teraz atak. Trzeba by tam tych ogarnąć. Jakie mamy szanse? Bezpieczna bitwa. Wydaje mi się, czy my w Katowicach coś robimy? W ogóle nie robimy nic, kurczę. Wielki młyn. Dobra, to zamiast wielkiego Instytut Wiedzy Tajemnej, produkcje, przychody wiedzy, jeden kamień i to jest wspomagane, kapliczka to daje many, czyli badania, mana i w zasadzie tyle. Tajemne blanki, poziomy wieży, to jest tylko Imperium, blanki łuczników. Odblokuj stanowiska łuczników w walce, a dodaje przeszkody. Czyli to jest jakby ochrona. To nie jest tak bardzo nam potrzebne. Może te badania byśmy troszkę, czy w zasadzie, no może kapliczkę, Instytut Wiedzy Tajemnej.
Niech się to robi. W ogóle tu jednostki by trzeba było jakiegoś drugiego poziomu, na przykład halabardnik. Broń drzewcowa to przeciwko gargulcom jest dobrze. Więc moglibyśmy zrobić taką jednostkę. Ostrzycielka stali, jednostka wsparcia. To taką chyba mamy. Halabardnika nie mamy. Strażników kuźni mamy, pionierkę mamy, kuszę mamy. Halabardnika tego jednego mamy. Nie mamy halabardnika tylko. Dobra, no to ja wiem, myślę, że damy radę. O! Po pełnych napięcia, poszukiwaniach i długim marszu twoja arma staje twarzą twarz z wędrującą armią. Widok tych przerażających stworzeń szerzy falę strachu wśród sprytnych ziemniaków twojej armii. Ogłuszająca cisza strada niepewność twoich oddziałów. Ich morale się nie utrzyma. Żartujecie. Jak to? No to ty tylko takie oczy z mackami, no. Kto się boi oczu z mackami? To tak jakby rzęsy były, tylko takie większe. Strażniki, strażnicy powinno być, zauważają twoje oddziały, gotują się do ataku. Zniechęceni napastnicy to nie. Nagrodę możemy dać, kto przyniesie głowę strażnika. 176 zł, ale nie stracimy jakby morale. No to nagrodę dawać, proszę bardzo. Walka samodzielna, dawać ich tutaj. My się strażników nie boimy. Come on, come on. Chociaż to są jednostki trzeciego poziomu, a my mamy w zasadzie, no mamy jedną jednostkę drugiego poziomu. Ojejku, a ty gdzie tak daleko zawędrowałeś? Dobra, co wy macie tutaj na pokładzie? 80 punktów życia, 4, 6. To jest nawet dobre, bo jednostki magiczne bardzo często mają bardzo dużą obronę przeciwko magii, a mniejszą obronę przeciwko atakom fizycznym. A my mamy raczej jednostki, które atakują atakami fizycznymi. Błyskawice. Dalej nie wiem, co to jest to, te trzy takie księżyce. Wiem, że to zużywa jeden punkt akcji i w zasadzie tyle. 4 punkty ten, 90% bazowa ta, do trafienia 12 obrażeń. Tu jest psychiczne wejrzenie, to zużywa 3 punkty. Wybrana jednostka wroga otrzymuje obrażenia, podstawowe 60, żeby ogłuszyć. Oznaczenie obrażenia przeszkodą. Tryb obronny, dalekowzroczność, dostrzeżalność. Niszczyciel, odporność na szarżę, przejście, porusza się przez przeszkody, niewrażliwa na oskrzydlenie, na rozproszenie. A, dobra. Zasięg ruchu jaki mają? Taki całkiem niewielki bym powiedział. Więc myślę, że możemy sobie podejść jak najbliżej tam do nich. A gdzie my mamy? A, tu jest trzecia jednostka. Czemu wy tak daleko jesteście? Tu i tak cię nie zaatakują, możesz tu podejść. Wyproszę tutaj. Wyproszę tutaj. Oczywiście mógłbym to zautomatyzować, ale ja lubię się tak pobawić w tym momencie, więc... Dobra, chyba wszystkie jednostki. Wszystkie. Możemy w ogóle wrzucić kamienną skórę. Czar wzmacniający. Koszt rzucenia 15. A, 15 tego to jest taka dosyć ten. To miało 10 tego, 10, 10. No, trzeba uważnie szafować tym. Oni mają ataki obszarowe, więc to też trzeba uważać na to. Walka wręcz? Ojej. Teoretycznie oni nas tu walną obszarowym atakiem. No jest ręcze za to, więc powinniśmy tutaj podejść, szczerze mówiąc, jak najbliżej do nich. I próbować ich jakoś flankować, czy coś w tym stylu. Przyszpilenie. Ty będziesz narażony na dwie, więc tobie bym dał tą kamienną skórę. Bo to ci daje w tym momencie
kamienna skóra, 3 punkty odboru, no właśnie, odporność i tak dalej. Tylko kamienna skóra przeciwko duchom nie działa, ale to nie są duchy. Chyba. To nie są duchy, tak? Nie, to są oczy. Wy jesteście oczami tylko. Magowie to są. Dobra. Tak zrobimy i teraz reszta. A reszta... Reszta powinna tutaj... Wy wsparcie możecie dać na razie, przynajmniej tym dwóm jednostkom. Mam nadzieję, że oni nie obejdą wtedy nas. Mogą obejść, ale trudno. 11, no całkiem nieźle. Ale ja bym tutaj dał obronę. Tym trzeba było dać, no ale... Tamci będą tak napakowani, że szkoda gadać. A reszta... pędzi co tchu, żeby tu narobić szkód. Draśnięcie, oki. Ojejku. Sorry za odgłosy za oknem, ale... trzeba mieć troszeczkę otwarte okno przy nagrywaniu, bo za duszno się robi. Dobra, najpierw tak, ty możesz zrobić jeszcze co? Możesz zrobić taki atak, 80%, dawaj. 15. Walka wręcz. Oni nie mają ataków. To nie jest flanka jeszcze. Aha, one nie mogą być oflankowane, dobra. Damy radę. Kurde. To nie był atak obszarowy. O kurde, zabili nam łuczników. No to tego, żebym nie przewidział. Tak to bym nie podszedł tutaj bliżej. No cóż, dobra. Pierwsze koty za płoty. Nie przewidziałem, że oni mogą te dwa obszarowe ataki tutaj wykorzystać. To znaczy ten psychiczne wejrzenie. 36 punktów obrażeń. No. Można było przewidzieć, bo to jest ale to jest zasięg 6. Nasze jednostki mają zasięg łuczników w tym przypadku. Nasze jednostki mają zasięg 4, więc cokolwiek bym nie zrobił, to żeby w ogóle móc łucznikami atakować, musiałbym podejść do nich. A ponieważ oni są koło siebie, to i tak by mi to nic nie dało, zawsze by zaatakowali nam. Tylko mogłem zrobić coś takiego, że mogłem zrobić kamienną skórę na łuczników, jakbym wiedział. Jakbym wiedział, to bym tak zrobił. Znaczy, mogłem też nie atakować łucznikami, tylko po prostu się, bo ci są dość odporni. Chociaż 36 punktów to mogliby załatwić. No, 72 to praktycznie by miały jednego na hita. No, nie załatwiłyby takiego na jeden raz, ale bardzo dużo by zrobiły kłopotu. Tym razem atakuj. Szkoda łuczników, bo to już było któregoś tam poziomu, no ale whatever. A ty czemu się nie ruszasz? A, bo ty już się ruszałeś. Moglibyśmy jeszcze zrobić wybuch, tylko czy go zabijemy? Zabijemy, dobra. Żeby się już nie narażać na ataki. Jedna jednostka, ale to była poziomu żołnierz, poziomu pierwszy, jeszcze taka świeżo co zrekrutowana. Ten za to przetrwał. Bardzo dobrze. Teraz, gdy nie ma już śladu po zwiastunie nieszczęśla, sprytne ziemniaki ponownie się z nami kontaktują. Wspaniała robota, łysy. Przewybornie. Jeśli chodzi o strażników, to udało nam się stłumić jakąkolwiek panikę w zarodku. Wygląda na to, że wybrnęliśmy z tej sytuacji bez szwanku, z twoją pomocą oczywiście. No jakżeby, jak nie z moją pomocą.
Sprytne ziemia, jakie usłyszą o twoim zwycięstwie, może przesądy naszego ludu można przekuć na cnotę. Wszystkie miasta, sprytne ziemiaki twojego imperium, czyli jedno, otrzymują 20 punktów stabilności na 6 tur. No i możemy sobie wybrać. Albo możemy, otrzymujemy werbunek 114, czyli możemy sobie halabardnika z 5 tur na 1 turę przyspieszyć. Albo możemy produkcję, czyli z kapliczkę od razu zrobić. Albo możemy otrzymywać 50 imperium. Ja bym wziął to imperium, bo to imperium jest jakby chyba najbardziej takim strategicznym zasobem. Zawsze możemy to wydać gdzieś na przykład na któreś z tych, powiedzmy, co tutaj mamy. To na razie nam nic nie jest potrzebne. To żeśmy już sobie wybrali. Tutaj mamy stabilność. No na razie tutaj nic nam nie daje ciekawego, co byśmy tak bezpośrednio chcieli mieć. Okej, no dobra. To ponieważ mamy już około 40 minut, będę się starał jakby nie przekraczać jakoś tak bardzo dużo. No chyba, że się zgapię, bo bardzo fajnie się gra w Age of Wonders 4. Więc dziękuję wszystkim serdecznie za obejrzenie odcinka, dziękuję za polubienia, dziękuję za subskrypcje, za wszelakie komentarze. Trzymajcie się, cześć.